Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Pasi te Pasi. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z serii o SPF-ach. Pomówimy sobie o ochronie przeciwsłonecznej. Jeden już taki odcinek na moim kanale śmiga, on jest z zeszłego roku, także tutaj Wam go podlinkuję. Tam mówiłam o trzech SPF-ach, które się u mnie bądź bardziej, bądź troszeczkę mniej sprawdziły. Dzisiaj taki odcinek sobie powtórzymy. Znowu będą trzy produkty, ale trzy inne produkty. Będą to zarówno polscy producenci, jak i zagraniczni. Będą kremy koloryzujące, jak i te białe, bez kolorytu, zapachowe, bezzapachowe, SPF 30, SPF 50. Także myślę, że dla każdego coś ciekawego się znajdzie. Także nie przedłużając, jeżeli taka tematyka Was interesuje, to oczywiście zachęcam dalej do pozostania ze mną i do obejrzenia tego odcinka. Dzisiaj będę miała dla Was trzech wariantów, o których będziemy mówić, o jakich kosmetykach będzie mowa, to jest w opisie filmu. Oczywiście tam znajdziecie do nich konkretne linki, gdzie można je kupić i na pewno po tytule już widzicie. Pierwszy SPF, bo będę szła kolejnością, w jakiej z nich korzystałam, czyli SPF, który jest dla mnie najstarszy, jako pierwszy poszedł do testów z tych trzech. Jest to propozycja od zagranicznej firmy Dermalink. Ja już od nich miałam Dermalink Sunbrella Baby i o tym kremie jest w pierwszym odcinku mowa. Natomiast zdecydowałam się tym razem zamówić coś innego i przetestować dokładnie Dermalink 50, SPF 50 Sunbrella Sun BB Cream. Czyli jest to krem, który ma jakby już dawać nam koloryt, ma wyrównywać koloryt naszej skóry. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to kilka kluczowych kwestii, które chciałabym poruszyć i będę tutaj omawiała, czyli po pierwsze wysokość ochrony. W przypadku tego produktu tutaj mamy 50. Jeżeli chodzi o filtr, tutaj nie jest to filtr mineralny, jest to filtr chemiczny bądź mieszane, tylko ja tutaj informacji nie znalazłam, więc nie chcę Was okłamywać, ale wydaje mi się, że on jest stricte chemiczny. Jeżeli chodzi o koloryt, tak, tutaj mamy kolor, w tym filtrze mamy beżowy odcień, natomiast od razu chciałabym Wam powiedzieć, też postaram się na przebitkach pokazać, jak ja ten filtr aplikowałam, tylko to jeszcze na starym mieszkaniu, więc się nie zdziwcie. On ma koloryt, natomiast dla mnie ten kolor jest na plus z tego względu, że ten beżowy odcień tylko i wyłącznie niweluje brak bielenia na skórze, natomiast nie dodaje Wam jakiegoś odcienia. Także ja akurat tutaj według tego, co przeproducent, że to jest BB Cream, to bym się z tym nie zgodziła, ale dla mnie jak najbardziej na plus, ponieważ jak dla mnie on jakby kolorytu skóry nie zmienia. Przy mojej bardzo, bardzo bladej skórze, bo taką posiadam, naprawdę jestem blaciochem, to on nadaje taki efekt jakby skóry muśniętej słońcem, ale to jest takie bardzo delikatne, to jest jakby taki pierwszy dzień, tak nie wiem, nie umiem tego inaczej opisać, taki pierwszy dzień, kiedy schodzicie z plaży, schodzicie z wakacji i macie skórę lekko muśniętą słońcem, natomiast to jest takie bardzo, bardzo, powiedziałabym, subtelne. Jeżeli chodzi o wykończenie tego kremu, bo to też jest dla wielu osób istotne, on ma wykończenie rozświetlające, czyli jednak tutaj to błyszczenie widać. Mi to osobiście nie przeszkadza, ale daję znać, gdybyście Wy nie lubiły takiego wykończenia. Jeżeli chodzi o samą formę aplikacji, w ogóle konsystencję, to jest to lekki krem. Bardzo wygodnie się go aplikowało, bez żadnego problemu. Filtr przychodzi do nas w tubce, także to też jak dla mnie jest mega wygodne, bo już jak jesteście pod koniec, to równie dobrze możecie sobie obciąć tubkę i też bez problemu wszystko do końca wydobyć. Jest to filtr, który trzeba w ciągu 9 miesięcy zużyć, ale z tym raczej problemów myślę, że nikt nie będzie miał, szczególnie jeżeli na co dzień filtrów używacie. Jeżeli chodzi o gramaturę, tutaj mamy 40 gram, czyli troszkę mniejsza pojemność niż takie standardowe SPF-y. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, wydaje mi się, że przystępna. On w standardowej cenie kosztuje około 59 zł. Ja go kupowałam na Hebe, tam często są promocje na firmę Dermalink, czy w ogóle na jakieś dermokosmetyki i wtedy spokojnie za 40 parę złotych możecie go dorwać i kupić. Przetestować dla mnie na duży plus. To, co obiecuje tutaj jeszcze producent, to mówi, że fajnie nada się jako bazę pod makijaż. Z tym się zgadzam. Nic się nie ważyło, nie miałam żadnych problemów. Jeżeli miałam dzień nagrywek, a używałam tego filtra, to wszystko ładnie ze sobą korespondowało, także tutaj jak najbardziej duży plus. Jeżeli chodzi o składniki aktywne, to tutaj już posłużę się ściągą, także zaraz Wam powiem dokładnie, co w tym kremiku możemy fajnego znaleźć. W składzie tego kosmetyku znajdziemy m.in. allantoina, ja ją bardzo lubię, ona działa tak odżywczo, nawilżająco. Znajdziemy witaminy,
Jest on dedykowany dla skóry alergicznej, skóry z jakimiś skłonnościami do przebarwień, świetnie się sprawdzi. Wchodzi podrażnienia na skórka i wspomaga jego regenerację, zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry. Jeżeli chodzi o to nawilżenie, to też bym jakoś super nie przesadzała, on nie jest jakiś super turbo nawilżający. Natomiast jeżeli nie macie skóry suchej, to myślę, że bez problemu ten krem Wam może, jakby to powiedzieć, może zastąpić, brakowało mi słowa, może zastąpić krem jakiś na dzień i spokojnie możecie tylko jego po umyciu buzi czy tam po tonizacji użyć i potem już śmigać z makijażem. Dla mnie jak najbardziej okejka, jest to krem, do którego myślę, że będę wracała. Nie zapchał mnie, nie zauważyłam żadnych jakichś, wiecie, problemów na skórze. Jeżeli chodzi o ten kolorek, to wydaje mi się, że on może lekko migrować na ubrania, pomimo że go na skórze nie widać, także jeżeli zakładacie jakieś golfy, jeżeli mamy sezon nieletni, no to na to bym zwróciła uwagę, jeżeli to są jasne odcienie. Natomiast jeżeli go przypudrujecie, to wydaje mi się, że też wtedy będzie się bardzo dobrze trzymał. Jeżeli chodzi o klejenie się, to tutaj jakiegoś specjalnie dużego nie zauważyłam. Lekko, jeżeli dotkniecie skórę, to tą skórę czuć, że się troszeczkę klei, ale jest to naprawdę bardzo delikatne, no i dzięki temu też ten makijaż potem bardzo fajnie się do tego produktu przykleja. Dla mnie, tak jak powiedziałam, jak najbardziej ok. Nie jest to produkt naturalny, ale no, nie wszystkie filtry muszą być, także jeżeli Wam to nie przeszkadza, to myślę, że nie ma się co bać. Tak samo nie bałabym się tego kolorytu, bo dzięki temu beżowemu odcieniu po prostu Wam nie bieli skóry i tyle. Drugi produkt, o którym dzisiaj chciałabym wspomnieć, to teraz sobie przejdziemy do produktu, który nie jest koloryzujący, jest biały i nie ma żadnych jakby tutaj podtonów i będzie to propozycja od polskiego producenta, a mianowicie kremik od firmy Loving Eco. Jeżeli chodzi o firmę Loving Eco, to ich kosmetyki możecie kupić albo bezpośrednio u producenta na stronie, albo na Eco Cudach. Ja tak zrobiłam, były Eco Cuda co prawda przez pandemię nie na żywo, tylko online i wtedy ten kremik kupiłam. To jest na razie pierwszy mój kosmetyk z tej firmy. Jest to SPF 30 i tutaj już, moi drodzy, mamy naturalny krem z filtrem, także jest to filtr mineralny, naturalna formuła, 100% wegański. Mamy tutaj w składzie bioleje, filtr mineralny, woda bambusowa, ekstrakt z sycylijskiego kaktusa i naturalną witaminę E. Jeżeli chodzi o ten kosmetyk, co tutaj mogę powiedzieć? SPF 30, to już ustaliliśmy, także troszeczkę krótsza, tak niższa ochrona, czyli jakby krótsza ochrona. Jeżeli chodzi o filtry mineralne, także na duży plus. Opakowanie, już pierwsza rzecz, którą widzimy na pierwszy rzut oka, różni się. Tutaj mamy pompeczkę, także jak dla mnie jest to bardzo wygodna aplikacja, zwłaszcza kiedy no, nieraz bywa tak, że producenci nam dają znać, ile pompek trzeba wycisnąć. W przypadku tego kremu u mnie to były no, dwie pompeczki i one starczały na całą twarz i szyję. Teraz tak, to do czego bym przeszła na samym początku, to kolor. Wspomniałam, że to jest kolor biały, jak najbardziej tutaj mamy białą konsystencję. Jeżeli w ogóle chodzi o konsystencję, jest to konsystencja kremu, ale bardziej treściwego. Natomiast nie jest to produkt tępy przy nakładaniu, bo czasami te filtry mineralne mają to do siebie, że są mega tępe. Tutaj nie, powiedziałam, że to jest krem odżywczy, ale nie jest tępy. Jeżeli chodzi o bielenie, w pierwszym momencie macie takie wrażenie, no właśnie, nawet nie tyle bielenia skóry, co wydaje Wam się, że ona się robi taka wrzosowa, nie wiem jak to nazwać. Ten krem po rozprowadzeniu go jakby w dłoniach, po nagrzaniu go w dłoniach, to na dłoniach mam wrażenie, że ma taki odcień jakby wrzosowy delikatnie, takie fioletowe podtony. Później na skórze już tego nie widać i właśnie kiedy już go na skórę sobie wmasowujecie, rozpracowujecie, to powiedziałabym, że tego bielenia też nie ma. Na samym początku może skóra jest lekko jaśniejsza, ale delikatnie, natomiast kiedy ten krem się wchłonie, to tutaj bielenia nie zauważyłam. Jedyne co zauważyłam, bo tu już jesteśmy przy nakładaniu tego kremu, to fakt, że on się nie lubi ze wszystkimi kremami, znaczy z niektórymi kremami. Nie z każdym kremem się polubi, może tak. Bywały kremy, które nakładałam do porannej pielęgnacji i widziałam, że jakby ten krem, kiedy był nakładany solo, spoko, wszystko fajnie się aplikowało, a kiedy był nakładany na inny krem, to czasem bywało tak, że ten krem mi się rolował i po prostu szczególnie tutaj na bokach twarzy były takie białe no, kropeczki, no po prostu rolował mi się ten krem. Także ja osobiście wolałam go używać bez niczego. Jeżeli chodzi o ten krem wcześniejszy Dark Medic, to aplikowałam zazwyczaj na jakiś krem poranny. Jeżeli chodzi o Loving Eco, to jednak wolałam go solo,
używać. On jest na tyle odżywczy, że też nie czułam jakiegoś ściągnięcia, jakiegoś, wiecie, nieprzyjemnego uczucia. Teraz tak, skupmy się na tym, co jest najistotniejsze, czyli ochrona. W przypadku tego SPF-u to jest 30, mamy ochronę przed UVA i UVB, nie ma już dodatkowych jakichś czynników. Jeżeli chodzi o właśnie zapach, to w przypadku Dermadiku nie wspomniałam, mamy taki delikatny zapach, taki bardzo delikatne, trochę kojarzący się z kremami takimi do opalania albo po opalaniu, może tak, ale nie jest to jakiś nieprzyjemny zapach. W przypadku Loving Eco powiedziałabym, że raczej to jest produkt bezzapachowy. Raczej taki, no raczej bezzapachowy, taki bardzo delikatny, naturalny, zapachów specjalnych tutaj nie czuję. Jeżeli chodzi o wykończenie, tutaj mamy wykończenie satynowe. Na samym początku skóra się troszkę błyszczy, natomiast później ma ona wykończenie satynowe, czyli nie jest to mat, ale nie jest też jakieś takie świecenie się jak nie wiadomo co, tylko raczej takie fajne, zdrowe glow na buzi. Jeżeli chodzi o klejenie, tutaj tego nie czuję kompletnie, ten krem się zupełnie wchłania, także nic się nie klei. Tu może wspomniałabym jeszcze o gramaturze. Jeżeli chodzi o gramaturę, to on ma 50 ml, także taka standardowa. Jeżeli chodzi o cenę, no jest wyższa, 75 zł. Natomiast też pamiętajmy, że jest to po pierwsze inne opakowanie, takie bardziej porządniejsza, nie tubka, więc pewnie za to też płacimy pompeczka, a co więcej jest to filtr mineralny, także płacimy za składniki aktywne. I teraz tak, jakie składniki aktywne tutaj możemy znaleźć? Biooleje, naturalne certyfikowane oleje z orzeszków shea i arganowy, charakteryzujące się dużym stężeniem nienasyconych kwasów tłuszczowych, głównie omega-3, 6, 9, witaminy E, A, D, a także z grupy B, składników mineralnych. I te, moi drodzy, składniki dobrze się wchłaniają, wygładzają skórę, poprawiają jej elastyczność, wpływają na jej stan nawodnienia, zapobiegają jej łuszczeniu, stanowią naturalną ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. Mamy wodę z bambusa, która odżywia. Jaki mamy ekstrakt z kaktusa sycylijskiego, bogaty w polisacharydy, których działanie jest podobne do kwasu hialuronowego, no to wiadomo, że nawadniającego. I teraz tak, jakbym miała podsumować ten kremik, bardzo fajnie mi się sprawdzą. Na naprawdę, co do tego kremu, jedynym takim tyci, ale takim najmniejszym to właśnie jest fakt, że on z większością moich kremów się nie bardzo lubił i wtedy się rolował. Natomiast kiedy używałam go solo, a z tym problemu nie miałam, moja skóra nie była jakaś super wysuszona, nie czułam żadnego ściągnięcia, to bardzo fajnie ten krem się u mnie sprawdzał. Nie bieli, dobrze się rozprowadza, jest odżywczy, wykończenie też ma fajne, bo nie wygląda twarz jak spocona, tylko wygląda taka pełna blasku, taka młodsza, taka jędrna, taka nawodniona. Także ode mnie, jeżeli chodzi o ten kremik, ma jak najbardziej okejkę. No to, co mogę polecić, to tutaj polewać na jakieś promocje. Na stronie Loving Eco niespecjalnie widziałam, żeby promocje robili, ale na EcoCudach już tak, można go kupić taniej. Ja właśnie kupiłam nie za 75 zł, tylko jakoś chyba za 65, no zawsze to troszeczkę taniej. Także ode mnie jak najbardziej okejka, ten kremik się nie sprawdził. Dobrze, i przechodzimy sobie do ostatniej propozycji, do mojego aktualnego SPF-u, z którego teraz korzystam, który mam dzisiaj na buzi, ale na to mam nałożony makijaż. I myślę, że będziecie zainteresowani, domyślicie się, jeżeli oglądaliście filmik z unboxingiem od firmy Closhi, tutaj Wam podlinkuję, to wiecie, o co chodzi. Zaczęłam testować dla Was drugi kremik od tej firmy. Pierwszy już śmiga na moim kanale taki film, był to krem matujący SPF 50, także też Wam tutaj gdzieś podlinkuję i mówiłam, jak ten kremik się nie sprawdza, robiliśmy sobie test pierwsze wrażenie. Tego kremu, żeby już nie powtarzać, nie będę robiła testu pierwsze wrażenie, co najwyżej, albo dzisiaj właściwie Wam porównam te dwa kremy, co i jak to wygląda. Tym razem wersja nie matująca, tylko wersja rozświetlająca. Firma Closhi, czyli polska marka kosmetyczna, jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o opakowanie, no między innymi za nie płacimy, bo to jest jako jedyne z tych trzech, opakowanie szklane, także porządne, opakowanie, które mamy z pompeczką. Jeżeli chodzi o ochronę, tutaj mamy ochronę przed UVA i UVB, jest to filtr mineralny i mamy tutaj beżowy kolor, natomiast jest to beżowy kolor z podtonami żółtymi, tak bym to nazwała. To jest spowodowane m.in. tym, że ten krem ma w sobie wyciąg z nasion marchwi i po prostu on nadaje takie podżółtawe, bym powiedziała, podtony. Jeżeli chodzi o ten kremik, tutaj gramatura też standardowa, 50 ml. Jeżeli chodzi o cenę, no to niestety jest wyższa, bo ten kremik w takiej normalnej cenie, bez żadnych promocji, kosztuje jakieś 112 zł, coś takiego. Natomiast często na jakichś promocjach można go dorwać. Teraz nawet firma Closhi, nie wiem kiedy Wam tę firmę publikuje, to chyba przez cały lipiec ma promocję na swoje kremy i możemy ją kupić taniej, chyba za 95 zł, jakoś tak. Wiem, że te kremy
Całkiem, wcale nie tak rzadko pojawiają się na promocjach, także naprawdę można na nie czatować. Ja ten krem też kupiłam taniej. Jeśli na nie na drogeriach internetowych, to chociażby na Allegro te kremy śmigają, a jakiegoś zaufanego Allegrowicza myślę, że kupić można. Teraz tak, jeżeli chodzi o wykończenie. Tutaj mamy wykończenie, powiedziałabym, satynowe. Czyli to nie jest stricte wykończenie rozświetlające, nie jest to tak, że twarz się świeci jak nie wiadomo co, ale też nie jest to skóra matowa. No, jeżeli krem sam nazywa się rozświetlający, to wiadomo, że gdzieś ten blask, musimy się tego spodziewać, ale jak dla mnie to jest pożądane, żeby ta skóra wyglądała tak, wiecie, odżywczo, młodziej, to ja lubię, jak ona ma ten blask. Jeżeli chodzi o zapach, to w tym produkcie mamy zapach. Powiedziałabym, że jest delikatny i jest specyficzny. Jest to typowy zapach dla produktów Kloshi, przynajmniej dla tego kremu matującego, który ja wcześniej używałam, to te kremy pachną tak samo, więc jeżeli używałyście tego matującego, to tutaj zapach jest podobny. No i teraz tak, jeżeli chodzi o konsystencję. W przeciwieństwie do tego matującego kremu, tutaj konsystencja nie jest tak zbita. Ja bym powiedziała, że ona jest lżejsza. Jest to konsystencja lekkiego kremu, natomiast kremu, który zastyga. I to bym wzięła pod uwagę, że w przypadku aplikacji tego kremu trzeba to robić partiami. Zazwyczaj robię tak, że zaczynam od czoła, sobie wsmarowuję, masuję, później nos, broda i dopiero boki twarzy, policzki i przechodzę na szyję. Nie radziłabym tego robić naraz, ponieważ mam to wszystko pozasycha i będzie brzydko wyglądało, zrobią się plamy. Także to jest pierwsza rzecz. Zanim przejdę do takiej mojej końcowej oceny, to też chciałam wspomnieć już o tej marchewce, o której poniekąd wspomniałam, czyli o składnikach aktywnych. Olej z pestek malin zawiera duże ilości witaminy E, karotenoidów i flawonoidów, które wykazują silne właściwości antyoksydacyjne. Olej z pestek malin także delikatnie rozjaśnia, wyrównuje koloryt cery. Ekstrakt i olej z nasion marchwi wykazuje działanie zmiękczające i wygładzające. Fitosterole w nim zawarte pobudzają regenerację i gojenie naskórka, wpływają także na poprawę elastyczności i spójności skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy z grupy B i E i A dodaje skórze blasku, stymuluje odnowę komórkową. Olej jożoba zmiękcza, chroni przed utratą wilgoci, natłuszcza i wspomaga nawilżenie skóry. Mamy też olej z pestek słonecznika, puder z otrąb różowych, naturalny mineralny filtr przeciwsłoneczny SPF 30 i dwutlenek tytanu. Co ja myślę na temat kremu? Zaczęłabym od tej właśnie konsystencji, od tego, jak się ten krem mi aplikuje. Powiedziałabym, że łatwiej mi się go aplikuje, znacznie łatwiej niż ten krem matujący. Z kremem matującym właśnie miałam ale, miałam problemy, on bardzo szybko zastygał, naprawdę mega szybko i ciężko go było sobie na twarzy rozpracować, żeby to jakoś tak lepiej wyglądało. Nie był zły, powiedziałabym, że mnie zachęcił do dalszych testów, więc jak najbardziej chętnie skorzystałam z tego kremu. Natomiast no, miałam do niego duże ale. W przypadku tego rozświetlającego dużo szybciej mi to idzie, kiedy robię partiami. Tutaj, jeżeli chodzi o producenta, to on sugeruje, że 4 pompeczki nam starczą. Ja raczej używam 3, ale też nie mam jakiejś dużej twarzy. I te 3 pompki starczą mi na twarz i na szyję. W większej ilości bym nie dawała, bo wtedy bardzo mocno ten krem by mi się odcinał. I to jest właśnie jeden z jego minusów. Jeżeli chodzi o samą aplikację, o to, że on nie jest beżowy, to na pewno nie jest to krem, który Wam będzie bielił skórę. No, nie ma bata. Jeżeli chodzi o aplikację, zawsze sobie wylewam właśnie te 3 pompki, rozpracowywuję, rozgrzewam i dopiero zaczynam masywować skórę. Jak robię to partiami, też nie mam z tym problemu, później delikatnie wklepuję dłonią i jest ok. Aplikowałam go też gąbeczką, też było spoko, ale mam wrażenie, że gąbeczka jednak za dużo go zjada i szkoda mi produktu. Natomiast jeżeli chodzi o koloryt, no właśnie, jest to krem, który bardzo się cieszę, że otworzyłam teraz w sezonie letnim, ponieważ on mi się przy mojej bardzo jasnej karnacji sprawdzi właśnie na lato, kiedy już gdzieś tutaj jestem opalona i aż tak mocno mi się nie odcina, chociaż no trochę się odcina, bo dekolt nie mam aż tak opalonego, ale od rąk już na przykład mi się nie odcina. Natomiast w sezonie zimowym no nie ma bata, nie będę z niego korzystała. Jest to krem, który przez to, że mam właśnie ekstrakt z nasion marchwi, nadaje mocnego kolorytu. W przeciwieństwie do tego kremu z Dermedic, tam mieliśmy takie muśnięcie słońcem, delikatny efekt. W przypadku tego kremu to spokojnie myślę, że ten krem, mógłbym mieć tutaj napisane, że jest BB kremem, nie ma tego napisane, ale on spokojnie może Wam makijaż zastąpić. To jest też podobne w przypadku tego kremu matującego, czyli tej wersji 50. Tam też był krem, który Wam na tyle zasłaniał i wyrównywał koloryt, zasłaniał jakieś drobne niedoskonałości, że też mógł uchodzić za makijaż.
Jeżeli chodzi o to, jak on mi współgra z makijażem, nie ma problemu, natomiast przyznam szczerze, że tego rozświetlającego jeszcze nie testowałam solo i na to nie nakładałam produktów, tylko raczej nakładałam na niego podkład i wtedy było spoko. Dzięki temu też go sobie troszeczkę rozjaśniałam, ponieważ używałam troszkę jaśniejszego podkładu i ta skóra, jak dzisiaj, aż tak mocno mi się nie odcinała od reszty ciała. Jeżeli chodzi o sezony zimowe, no nie. Jeżeli jesteście takimi typami urodowymi typu Śnieżka, no to też nie do końca może Wam się sprawdzić, chyba że właśnie w sezonie letnim. W przypadku tego kremu jest podobnie jak do tego wcześniejszego Loving Eco, czyli on najlepiej mi się aplikuje solo. Ciężko mi jest powiedzieć dlaczego, po prostu mam wrażenie, że wtedy najlepiej mi się go rozprowadza. Nawet nie chodzi o to, żeby się rolował, bo tutaj rolowanie nie zauważyłam, ale kiedy mam coś pod nim, to widzę, że on jakby to zastyganie jest jakby szybsze, gorzej mi się go rozprowadza. Natomiast kiedy skóra jest solo, jest dobrze oczyszczona, umyta pianką, to wtedy nie mam problemu, on tak jakby szybciej się wchłania, szybciej tą moją z moją skórą współgra i fajnie działa. Nie czuję też żadnego ściągnięcia, także jeżeli używam go solo, no to też nie mam z tym problemu, że brakuje mi kremu pod spodem. Ja mam cerę mieszaną, gdyby ktoś pytał. Jest to dobry krem, jest to krem warty zainteresowania, natomiast myślę, że przede wszystkim zakochałem się w tym kremie i polecam go cerom, które są śniade, cerom, które są troszeczkę ciemniejsze, bo tak jak mówię, w moim przypadku on mi się bardzo spodobał, bardzo fajnie mi się go aplikuje. Widzę fajne wyrównanie kolorytu, ładny efekt, bo on tak dodaje jakby do tego, no skóra jest taka mniusia, wiecie, taka naprawdę zdrowo wygląda, takie zdrowe glow, taka od razu jest taka żywsza, promienna, natomiast no odcina się. Dobrze kochani, mam wrażenie, że strasznie się dzisiaj rozgadałam, po prostu sobie zrobimy szybkie podsumowanie. Gdybym miała podsumować, tak sobie jeszcze myślałam, który z tych kremów najmilej mi się, z którego z tych kremów korzystało i który z tych kremów bym Wam polecała jako taki mój numer jeden, to jest to ciężka sprawa. Tak naprawdę, jeżeli miałabym jakoś pogrupować te kremy, to gdzieś na piedestał z tych wszystkich wyrywa się chyba ten. Czyli polska marka Loving Eco, jedyny, jak widzicie, który nie ma kolorytu, a można by się było spodziewać, że wybiorę coś z kolorytem, no bo mam jakieś niedoskonałości i też lubię, kiedy są zakryte. Natomiast mimo wszystko chyba za to, że on jest odżywczy, że mimo wszystko nie bieli i fajnie gdzieś nawilża tą skórę. Bardzo mi się podoba wykończenie, ona jest taka błyszcząca, taka, no taki zdrowy glow, to myślę, że ten Loving Eco naprawdę jest świetny. Gdybym kompletnie nie patrzyła na składy, w sensie nie przeszkadzałaby mi filtry chemiczne, chociaż nie powiem, żeby one były dla mnie jakieś tragiczne, to Sunbrella też jest warta uwagi, jeszcze za tą cenę, to no to tak, to te dwa kremy naprawdę są spoczko. Jeżeli chodzi o Kloshi, w żadnym wypadku nie jest to bubel, jest to bardzo dobry krem, ale tak jak mówię, podoba mi się w nim 99% rzeczy, a ten 1%, czyli koloryt, no jednak dla mnie jakiś tam robi minus. Na sam koniec gdybym miałam Wam podsumować, który z tych kremów lepiej kupić, jeżeli chodzi o Kloshi, czy 50, czy 30, to jednak bym radziła 30, ponieważ 50 jest bardziej tempa, gorsza jeżeli chodzi o rozprowadzenie, a 30 jest łatwiejsza, także tutaj jeżeli chodzi o konsystencję, użytkowanie, nie miałam się to, co do czego przyczepić. Tak jak mówię, no na trzecim miejscu z tych trzech jest ten kremik, tylko i wyłącznie za ten kolor, że on nie jest całoroczny dla mnie, tylko raczej w sezonach letnich. Okej, ja się nagadałam, bardzo chętnie posłucham, jakie kremy Wy aplikujecie na buzię, czy robicie to przez cały rok, co jesteście w stanie mi polecić, jakie kremy chciałobyście zobaczyć w następnym odcinku, które kremiki dla Was potestować. Ja jakieś mam swoje typy, ale no, jestem ciekawa, co Wy chciałobyście zobaczyć. Jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał i był odpowiednio konkretny, mam nadzieję, że za bardzo nie odbiegałam od tematu, to będę wdzięczna za kciuki w górze. I jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to też będę wdzięczna, jeżeli klikniesz w ten przycisk subskrypcja i zostaniesz ze mną tutaj na dłużej. To już by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Miło spędziłyście ze mną czas. Ściskam Was mocno. Buźka. Pa, pa.